Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym zaprezentować Państwu jedną z najnowszych publikacji naszego muzeum. Książkę Józefa Smolińskiego Lwowska fala na wojennym szlaku 1939-1946. Wydawnictwo naukowe Muzeum Niepodległości wydało ją wspólnie z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego pod redakcją naukową Janusza Dmitruka i Tadeusza Skoczka. Artyści lwowscy pracujący w Polskim Radiu Lwów, zwłaszcza prowadzący od 1938 roku audycję Wesoła Lwowska Fala, swoimi umiejętnościami i intelektem wpisali się błyskawicznie w nurt wielkich wyzwań narodowych. Po przegranej kampanii wrześniowej 1939 roku towarzyszyli w tułaczym życiu polskim żołnierzom. Najwybitniejszą postacią lwowskiej fali był Wiktor Budzyński, kierownik artystyczny, znany artysta, ceniony i bardzo płodny twórca utworów, charyzmatyczny organizator pracy zespołu. Potrafił on błyskawicznie zorganizować przedstawienia sceniczne dla polskich żołnierzy, żołnierzy armii sojuszniczych, a także dla polskiej ludności uchodźczej i mieszkańców. Tak pisze o tym niezwykłym zjawisku autor. Szlak występów artystycznych lwowskiej fali podczas II wojny światowej i bezpośrednio po jej zakończeniu przypomina tułacze życie polskiego żołnierza. Rozpoczyna się od przedostania się przez zieloną granicę do Rumunii, gdzie zespół lwowski występował dla polskiej ludności uchodźczej i w obozach internowania polskich żołnierzy, które były odlutowane i często dobrze strzeżone, dzieląc doznania i gorycz klęski ze swoimi widzami. Następnie artyści dotarli do Francji, gdzie wkrótce przechodzili wstrząs spowodowany klęską sojusznika. Na dalszej ich drodze znalazła się Wielka Brytania, dokąd dotarli wraz z resztkami żołnierzy Armii Polskiej. Tu przez lata przybywali też Polacy z różnych części świata, dla których występowali lwowiacy, wzmacniając ich morale. Lwowska fala dawała przedstawienia głównie na terenie Szkocji dla tworzących się oddziałów wojsk lądowych. Grała na lotniskach, gdzie polscy lotnicy bronili brytyjskiego nieba albo przygotowywali się do walk powietrznych z wrogiem. Występowała na okrętach wojennych, które wracały z rejsów albo przygotowywały się do nowych zadań. Uczestniczyła razem z pierwszą dywizją pancerną w inwazji na kontynent. Dawała przedstawienia na ziemiach podbitych Niemcom, czasami w bezpośrednim sąsiedztwie frontu i w bunkrach nad Mozą. Twórczość artystyczna lwowskiej fali daleko wykraczała poza miejsca jej pobytu. Tango marynarskie zawędrowało do obozów w Afryce. Wiersz lotnikom recytowano w Tobruku i Iraku, a targi wschodnie dotarły do Brazylii. Po zakończeniu działań wojennych zespół dawał przedstawienia dla II Korpusu Polskiego i innych jednostek, które dotarły na Wyspy Brytyjskie, scalając je moralnie w tym trudnym i bolesnym okresie. Zespół teatralny lwowskiej fali na swym wojennym szlaku brał przedstawienia głównie dla żołnierzy polskich i ludności polskiej na uchodźstwie. Pierwszy występ miał miejsce w rumuńskim Buzau 14 listopada 1939 roku, a ostatni w Wielkiej Brytanii w dniu 17 listopada 1946 roku w szpitalu wojskowym w Whitechurch. Łącznie artyści lwowscy występowali ponad 800 razy, dając spektakle nawet na platformach ciężarówek, w barakach żołnierskich, w bunkrach, a nawet na pierwszej linii frontu. Zgodnie z rozkazem dziennym nr 2 dowództwa grupy dywizyjnej z dnia 8 maja 1947 roku lwowska fala została rozwiązana.
W latach 1939-1946 zespół Lwowiaków stał się renomowanym teatrem żołnierskim, przeżywającym ten sam los, co jego widzowie i dającym najczęściej natychmiastowy oddźwięk wspólnym przeżyciom. Pisane na prędce utwory stanowiły wyraz służby wojennej, ściśle powiązany z dolą i niedolą żołnierską. Dlatego melodie wielu piosenek czy wierszy autorstwa Wiktora Budzyńskiego stawały się popularne w środowiskach żołnierskich. Zespół trafiał z treściami do serc i przekonań polskich żołnierzy, dlatego były one wsparciem duchowym dla żołnierzy, tułaczy. Książka jest do nabycia w naszej księgarni, mieszczącej się w głównej siedzibie Muzeum Niepodległości, Pałacu Przebędowskich Radziwiłłów, przy Alei Solidarności 62. Zapraszam serdecznie.